Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w Przekroju Tygodnia. Dzisiaj moimi gośćmi są, od lewej zaczynając, pan Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Tumy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam szanownych gości i panią redaktor. Anna Dorlukiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wioletta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Oraz Artur Kras, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. A dzisiaj spotkamy się ostatni raz przed świętami i w związku z tym właśnie o świętach sobie porozmawiamy. Bo Boże Narodzenie to wyjątkowy okres dla nas wszystkich, myślę. Są to święta wyjątkowe, cudowne, wspaniałe, które budzą w nas wiele wspomnień. I właśnie o tych wspomnieniach chciałabym porozmawiać z Państwem w pierwszej części naszego spotkania. Jakie wspomnienia z dzieciństwa macie związane z właśnie z tym okresem Wigilii i Bożego Narodzenia? Zacznijmy tradycyjnie od mojej lewej strony, od pana Bartosza. Zacznę od tego, że od pogody. Zacznijmy od pogody, bo moim zdaniem, tak jak pamiętam, to święta były białe. Ja pamiętam lata między 80 a 90 rokiem, nawet trochę później, że święta były białe, było dużo śniegu, lepiło się bałwana. Takimi tradycjami, które były u mnie w domu, to było wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę. Wtedy siadaliśmy do obiadu czy kolacji wigilijnej. Oczywiście my jako dzieci, bo mam jeszcze dwóch braci starszych, my jako dzieci, ja jako najmłodszy z rodziny, no, wyczekiwałem na tego Mikołaja, który zawsze przychodził, czasami trochę później, czasami wcześniej. Mieszkaliśmy w bloku, więc na parterze, więc choinka była oczywiście ubierana, u nas była ubierana w dzień wigilijny. Ja wychodziłem, pamiętam, zawsze na klatkę i jechałem na 10 piętro w bloku patrzeć, czy Mikołaj idzie. Wtedy po kilku latach się dowiedziałem, że Mikołaj przychodził, a ja stałem i czekałem na tego Mikołaja. Ale co mi utkwiło jeszcze w pamięci, taka pewnie była tradycja, że siadaliśmy do stołu wigilijnego i było te 12 potraw, może nie tak wykwintnych i nie było takich dań jak teraz, ale rodzice starali się w tamtym okresie zapewnić, żeby te 12 dań zróżnicowanych było i dopóki się nie zjadło i nie spróbowało od każdego dania, chociaż małej cząstki, co dla dzieci było ciężkie, to wtedy mówili, że rodzice, że Mikołaj nie przyjdzie, więc i jeszcze jedną rzecz muszę przypomnieć, że raz dostałem rózgę, nie pamiętam ile lat miałem, ale rodzice fajnie schowali prezent na balkonie, więc i pamiętam, że to był samochód taki z przyczepą. Jedyny prezent chyba z dzieciństwa, który pamiętam, w dniu, kiedy dostałem rózgę i było to przeżycie, można powiedzieć, traumatyczne dla mnie. Za co ta rózga? No, nie pamiętam, bo bardzo grzeczny byłem, ale dostałem tą rózgę i później rodzice powiedzieli, ale zobacz, Mikołaj na balkonie ten prezent zostawił zostało mi to w pamięci jako bardzo takie przeżycie z dzieciństwa, bardzo zaznaczone, więc były to czasy naprawdę fajne i wszyscy spotykaliśmy się, muszę zaznaczyć, w domu u nas w mieszkaniu, czyli w mieszkaniu rodziców, zjeżdżali się bracia z rodzinami tak samo, więc u najstarszych osób w rodzinie te święta były obchodzone. Pani Aniu. No, ciężko mi jest teraz coś dodać nowego przed moim przedmówcą, bo ja również święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się właśnie z białym śniegiem, którego było kiedyś mnóstwo, z bałwanem, ze śnieżkami, ale również też i z zapachem choinki, jak i również z pomarańczami, które były wtedy bardzo ciężko dostępne, za którymi trzeba było stać, więc one zupełnie inaczej smakowały niż teraz.
No na pewno ja też jestem najmłodszym dzieckiem, też mam dwoje rodzeństwa, więc ja zawsze póki wierzyłam w tego świętego Mikołaja, tak, więc czekałam intensywnie na te prezenty, bo to sprawia wiele radości dzieciom, ale później, kiedy już się dowiedziałam, że tego jednak ten Mikołaj nie istnieje. Nie mówimy tego na antenie, nie mówimy, Mikołaj istnieje. Jest Mikołaj. Tak. To po prostu szukałam po całym domu, już przed świętami zaczynałam szukać tych prezentów. Nieraz mi się udało, nieraz nie. Ale święta u mnie były też spędzane w gronie rodzinnym. Wyjeżdżaliśmy do dziadków, których już teraz nie ma, tak, z nami. Zjeżdżała się cała rodzina. Często też święta były spędzane, Wigilia u nas, gdzie do nas też się zjeżdżała rodzina. Pamiętam, że bardzo lubiłam przygotowywać ciasteczka, które też wspólnie z rodzeństwem dekorowaliśmy. Część z nich była wieszana na choinkę. Pamiętam cukierki, sopelki, które teraz również można dostać w sklepie. Też nimi dekorowaliśmy strasznie choinkę. Strasznie twarde były, też pamiętam. Bardzo, bardzo. No, pamiętam w ogóle bombki, które były przepiękne, malowane, których mi teraz brakuje, bo jednak są troszeczkę inne już teraz te ogólnie dostępne. Uczestniczyłam również w przygotowywaniu potraw jako dziewczynka. Bardzo lubiłam kroić składniki do sałatki jarzynowej, którą sałatkę uwielbiałam i ją do dziś bardzo lubię. Najlepsza u rodziców sałatka jarzyna. Tak, tak. Też inne jak ciasta, w ciastach, w wypiekach ciast pomagałam. Czyli było pięknie po prostu. Dokładnie, zawsze musiał być duży stół, który był nakryty białym obrusem. Zawsze znajdowało się pod nim sianko. Lubiłam pomagać rozstawiać tą zastawę na tym stole, tak, serwetki. No, wspomnienia mam bardzo miłe i uwielbiam. To są chyba najlepsze dla mnie święta. Pani Wiam. No rzeczywiście, wspomnień z tym okresem świąt Bożego Narodzenia jest bardzo dużo, szczególnie, że to są takie radosne, ciepłe, rodzinne święta. Ja miałam tą przyjemność, że zawsze mieszkałam z babcią. Był taki krótki okres czasu, kiedy nie mieszkałam z babcią. U nas była tradycja, że wszyscy spotykaliśmy się u najstarszego w rodzinie. I tak jest do tej pory, cały czas spotykamy się na tą Wigilię i później w któryś dzień świąt, albo pierwszy, albo drugi, zawsze są u nas święta. Jak wrócę pamięcią do tych swoich dziecinnych jeszcze wspomnień, dementuję oczywiście, święty Mikołaj jest cały czas, wierzymy świętego Mikołaja, przynosi nam prezenty, za co bardzo dziękujemy. No, miałam to taka osobista refleksja kiedyś, nie wiem w którym wieku już byłam, ale wszyscy się ze mnie śmieli po tym tekście, że powiedziałam do świętego Mikołaja, który przyszedł, zawsze sadzał mnie na swoich kolanach. Oczywiście byłam przestraszona, bo no, taką miałam maskę sztuczną na twarzy i pytałam się, dlaczego święty Mikołaju masz zegarek mojego taty i buty mojego taty. Wszyscy się zaczęli śmiać, ale no to taki był jeden epizod. Natomiast mnie święta bożonarodzeniowe i sama Wigilia, która jest bardzo ważna, kojarzą się przede wszystkim mój dom, to co wzięłam z dzieciństwa i staram się wcielać w życie cały czas. Mój dom musi pachnieć świętami, czyli muszą pachnieć ciasta, muszą pachnieć mięsa, musi pachnieć jedzenie. Dla mnie to ciepło rodzinne to jest też jakby dbanie o każdy element tej wieczerzy wigilijnej, czy też świąt Bożego Narodzenia, żeby każdy w tym domu, będąc u mnie, czuł się dobrze. I jeśli chodzi o takie tradycje, no to oczywiście jak najbardziej tutaj też, tak jak pani Ania powiedziała, no u mnie też stół nakrywa się białym obrusem, zawsze musi być sianko. No jeszcze jak wrócę pamięcią, to mieszkaliśmy na wsi, mieliśmy gospodarstwo w Trzepowie.
I o północy zawsze wybiegałam, pomijając pasterkę, no bo oczywiście zawsze chodziliśmy całą rodziną na pasterkę, a do kościoła mieliśmy około 2 kilometrów, więc to była wyprawa, rzeczywiście zaspy śnieżne, to była taka droga tylko wydrążona w tych zaspach, mnie nie było widać z tych zasp. To zawsze chodziłam i sprawdzałam, czy pieski i kurki mówią ludzkim głosem, bo mi wmawiano, że rzeczywiście o północy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. No to może taka naiwność trochę, no ale to są takie wspomnienia z dzieciństwa. Generalnie choinka zawsze była ubierana w Wigilię. No teraz siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie, mając tyle obowiązków, ale zawsze mam świeżą choinkę, nigdy nie miałam sztucznej. Też jakby to jest tradycja, którą zaczerpnęłam z dzieciństwa. Zawsze ten zapach świerku, zapach choinki też w moim domu zawsze był. No i oczywiście też różne słodycze, cukierki, pierniczki, nie tylko same bombki. Rzeczywiście przyznaję, że kiedyś te bombki były rękodziełem tak naprawdę. I były takie swoiste lampki, które też pamiętam w kształcie różnych bałwanków, skrzatów, które się tak zaczepiało takim klipsem na choince. Także takie, niestety one już nie świecą. Mam je cały czas, ale niestety już nie świecą i nie można do nich dokupić tych żaróweczek. W każdym bądź razie, no dla mnie święta to przede wszystkim rodzina, ciepło rodzinne, zapach i to, co się wiąże z tymi świętami, czyli że jesteśmy wszyscy razem, że jest tak rodzinnie i staramy się wszyscy mimo wszystko, mimo jakichś napięć, mimo jakichś stresów, mimo problemów w pracy zawodowej czy gdziekolwiek, staramy się to wyciszać. I atmosfera świąt jest takim okresem, kiedy rzeczywiście ponad wszystko traktuje się rodzinę i ponad wszystko te relacje rodzinne się buduje w tym czasie. Panie Arturze, to jeszcze pana wspomnienie. U mnie Wigilia zaczynała się zawsze, w dzieciństwie pamiętam doskonale, od porannego wyjścia po choinkę. Najpierw szliśmy z rodzicami, kupowaliśmy choinkę, później z bratem tą choinkę dekorowaliśmy i dopiero jak już była udekorowana, to dopiero wtedy można było zacząć przygotowania do wieczerzy. Ale jeśli chodzi jeszcze o to dekorowanie, to najbardziej odpowiedzialnym fragmentem dekoracji były świeczki. Dlatego, że w moim dzieciństwie, wtedy miałem pewnie z 5 lat, nie było jeszcze świeczek elektrycznych, tylko były takie na podstawkach. I wtedy z bratem te świeczki poustawialiśmy. Tata podpalał. I zdarzyło się kiedyś, że tata zapalił świeczkę, świeczka była trochę za słabo przypięta, świeczka spadła, zapaliła się choinka. Na szczęście rodzice byli przygotowani, szklanka wody stała obok, także szybko pożar ugasili. I efekt tego był taki, że to były ostatnie święta, kiedy były świeczki zapalane, bo w następnym roku rodzice pojechali na wycieczkę do NRD i przywieźli lampki elektryczne, których wtedy w Polsce jeszcze nie było. I to właśnie taki epizod z dzieciństwa. Natomiast tradycja była tak jak wszędzie. Zaczynaliśmy wieczerzą, po wieczerzy my z bratem czekaliśmy, kiedy przyjdzie Mikołaj. Mikołaj przychodził też zazwyczaj właśnie przebrany, dziwnie podobny do naszego taty i oczywiście rozpakowaliśmy prezenty. No to ja jeszcze wrócę do moich wspomnień, może, skoro już się tak wszyscy dzielimy. Ja przyznam, mam 3 siostry, a mój tata świętej pamięci był żołnierzem zawodowym. Więc mi okres, może nie samych świąt, ale przedświąteczny, kojarzy się z wyznaczaniem rejonów i sprzątaniem przedświątecznym, a ponieważ moja mama kolekcjonowała różnego rodzaju szkła, nazwijmy to, czyli różne szklanki, pucharki, a w kuchni wisiał tak zwany Włocławek, więc to, co najbardziej pamiętam sprzed okresu świątecznego, to właśnie szorowanie całego mieszkania, pucowanie i obowiązkowe pastowanie podłóg wraz z froterowaniem. I kiedyś tego zupełnie nie rozumiałam, ale teraz już wiem, bo to, co my zapamiętujemy z dzieciństwa, to są zapachy, to są obrazy. I ja do tej pory święta kojarzę właśnie z tym zapachem świeżo wypastowanych podłóg i tymi zapachami, które dochodziły z kuchni, kiedy mama gotowała bigos,
oczywiście na Wigilię postną kapustę z grochem i piekła ciasta, więc myślę, że to utrzymywanie tych tradycji tworzy te nasze wspomnienia z dzieciństwa i chyba to sprawia, że one są właśnie tak piękne, ale macie Państwo rację w tym, że kiedyś nie było takiej pogody, jak mamy w tej chwili, niemalże wiosnę za oknem, tylko właśnie ten piękny śnieg, ten padający śnieżek, to tworzył nam też tę fajną atmosferę. No cóż, to spotykamy się po przerwie i wtedy sobie porozmawiamy o tym, jak te tradycje wyglądają dzisiaj, czy coś się zmieniło. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie w bardzo fajnym, świątecznym nastroju. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Bartosz Leszczyński. Dzień dobry. Anna Derlukiewicz. Witam Państwa. Wioletta Kulpa. Witam ponownie. I Artur Kras. Bardzo mi miło. I tak jak wspomniałam przed przerwą, porozmawiamy sobie teraz o tradycjach, które obecnie kultywujemy. Jakie z tych tradycji polskich Państwo w swoich domach obecnie podtrzymujecie i jakie potrawy pojawiają się u Was na kolacji wigilijnej? Pani Bartosz. Zacznę od tego, że zmienił się trochę system spotykania rodzinnego, bo wcześniej, tak jak opowiadałem, spotykaliśmy się u rodziców. W tej chwili taty już nie ma wśród nas, mama jest w podeszłym wieku, więc zamieniliśmy trochę tradycję, że u najstarszej osoby się spotyka cała rodzina i w Wigilię od 2 lat robimy u nas w domu, u najmłodszego z rodzeństwa i zjeżdżają się, mój brat z Warszawy się zjeżdża, drugi z Płocka przychodzi z rodziną, bracia mają, brat ma córki i syna już w starszej, więc też przyjeżdżają ze swoimi narzeczonymi i z rodzinami i spotykamy się w Wigilię u mnie w domu. Każdy coś przygotowuje, nie jest już tak, jak było kiedyś, że rodzice przygotowywali wszystkie dania. Teraz każdy, jest podział obowiązków, można tak powiedzieć. Każdy przygotowuje określone dania, ustalamy to wcześniej i przyjeżdżamy tam troszkę wcześniej, się spotykamy około godziny 14-15, szykujemy jeszcze wszystko, dopinamy na ostatni guzik, jak to się mówi, i kolokwialnie, i spotykamy się wszyscy przy jednym stole u nas. Dzieci moje chcą śniegu na święta, oglądają pogodę codziennie i liczą na ten śnieg. Niestety tego nie możemy zapewnić. Jeśli chodzi o Mikołaja, to mam też anegdotę, bo mojej żony brat się przybierał zawsze za Mikołaja i przychodził wręczać te prezenty i w pewnym momencie dzieci coraz starsze zaczęły już coś podejrzewać, że głos ma właśnie podobny, że podobnie wygląda. Więc mój młodszy syn, jak już był w przedszkolu, w starszej grupie, i ja będąc w Radzie Rodziców Przedszkola, przybierałem się też za Mikołaja i przychodziłem. Mikołaj ma kawał ciężkiej roboty, bo muszę Państwu powiedzieć, że 2 godziny tańcząc z dziećmi w tym stroju, to nie jeden mecz, który posędziowałem, kosztował mnie mniej wysiłku niż te tańce z dziećmi, ale pamiętam jedną rzecz teraz z tego okresu teraźniejszego, że jak ja się przebrałem za Mikołaja, mój młodszy syn, fajny taki strój, udało gdzieś nam się kupić w też Mikołaja i on już wiedział, że ja jestem tym Mikołajem jako jedyny z przedszkola i te dzieci, jak przychodziły, ja wręczałem prezenty, jak te dzieci mnie przytulały, to z nim miałem kontakt, taki oczko mu mrugałem, on był zadowolony i ja tańczyłem w stroju Mikołaja, on był maluszek, też tańczył w stroju Mikołaja i on jedyny wiedział, że Mikołaj to nie jest prawdziwy Mikołaj, reszta dzieci wiedziała, że Mikołaj istnieje i wierzyła w tego Mikołaja, więc też taka anegdota przedszkolna, a wracając do rzeczy rodzinnych, do życia rodzinnego, i teraz teraźniejszego i spotkań, to rzeczywiście spotykamy się u nas w domu. Jest oczywiście, tradycje są zachowane, czyli te 12 dań, biały obrus, jedno miejsce wolne. Jakie dania? Bo to
trochę interesuje ze względu na to, że nie musimy mieć postnej tej Wigilii, co dla mnie osobiście no nie jest fajne. U nas jest tradycja, więc są dania postne. Może jest więcej, bo jest więcej niż to było kiedyś, jak to pani Ania mówiła, teraz banany, pomarańcze, to w ogóle nikt sobie nie zdaje sprawy, że za czasów naszego dzieciństwa takie rzeczy jak banan czy pomarańcza to było coś nieosiągalnego. Pierwsze smaki nasze też właśnie i zapachy wiążą się z tymi owocami i ze świętami, bo to było bardzo, bardzo trudno zdobyć takie rarytasy. Teraz jest to na porządku dziennym. Dzieci i słodycze, i czekolady prawdziwe, nie czekoladopodobne, więc dzieci już nie rozumieją nieraz, jak im tłumaczymy, że zupełnie inne czasy były kiedyś i my docenialiśmy te małe rzeczy bardzo. Dla nich jest to już coś zupełnie innego, ale staramy się, nie staramy, ale tak jest, że tradycyjne dania postne są w Wigilię, a dopiero w pierwszy i drugi dzień świąt wtedy przechodzimy do mięsa, że tak to ujmę. Pani Aniu. U nas jest również podobnie, że w Wigilię są nadal postne dania. No i wiadomo, takie tradycyjne, tak, które właściwie są wyniesione z tych lat dzieciństwa, bo też no, nie może zabraknąć tego karpia. Nie może zabraknąć albo barszczu czerwonego z uszkami, czy z pasztecikami, albo nawet takiej zupy z suszu, z owoców suszonych. Również pierogi i również inne potrawy z ryb. A dopiero później, w pierwszy i w drugi dzień świąt, są dania mięsne. Ja jeszcze troszkę korzystam jakby z tego wygodnictwa, bo ja nie muszę osobiście przygotowywać tych świąt. Korzystam jeszcze z gościnności mojej mamy, bo tata już nie żyje. No i oczywiście z gościnności rodziców mojego męża. Więc zazwyczaj w Wigilię ja w ogóle do południa zawsze jeżdżę do najbliższych na cmentarze i zapalam właśnie te światełka. Zawożę stroiki. No, później po południu czekamy już na taki jakby zmierzch, tą pierwszą gwiazdkę. Najpierw udajemy się, zależy od roku, tak? Zazwyczaj naprzemiennie. Najpierw spędzamy albo u mojej mamy, albo u teściów. I właśnie mój teść przebiera się za Mikołaja. Tam są znacznie mniejsze dzieci. Mąż, brat męża przyjeżdża z Białegostoku właśnie z żoną, z córkami. No dzieci są przeszczęśliwe, jak widzą tego Mikołaja, ale też się domyślają niestety po pewnych częściach właśnie tutaj i ubioru, i kapciach, że to jednak ten dziadek. Również przy stole staramy się śpiewać kolędy. Takie tradycyjne. Tak, tradycyjne kolędy. Ja często korzystam z tego, że czekam do północy i wybieram się na tą pasterkę, którą właśnie też tak wspominam z dzieciństwa, jak dzieckiem byłam, też często chodziłam. No i tak właściwie bardzo tradycyjnie i pewne rzeczy są jednak z tego dzieciństwa wyniesione, je się kultywuje później w przyszłości. I myślę, że taki właśnie okres dla dzieci są bardzo ważne te święta, ponieważ one przenoszą tą atmosferę tych świąt, te tradycje w późniejsze właśnie to życie. I na swoje dzieci. Dokładnie, dokładnie. Pani Wiolo, jak to u pani wygląda? No ja niestety od kilku lat, kilkunastu bez taty, od kilku bez mamy spędzamy te święta, ale oczywiście cały czas są one w gronie rodziny. Ja przygotowuję święta, przygotowuję wieczerzę wigilijną. Wszyscy spotykamy się u nas w domu rodzinnym, ze względu przede wszystkim na babcię, tak żeby cały czas czuła tą atmosferę tych świąt, taka jaką nas wychowała i w jakiej powinniśmy nadal funkcjonować. I
Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, jakiekolwiek będą moje koleje losu, że miałabym wyjechać gdzieś w święta, w sensie, nie wiem, Zakopane czy jakieś inne kurorty. Nie, raczej dla mnie święta kojarzą się z rodzinnym domem i jakby nawet w przyszłości też nie do końca sobie to wyobrażam, żebym miała gdziekolwiek indziej spędzać tą atmosferę świąt. Jeśli chodzi o potrawy, wieczerza wigilijna oczywiście tradycyjnie 12 potraw, no takie typowe, tak jak w każdym naszym domu. Ja nigdy w życiu nie wprowadzę mięsa do wieczerzy wigilijnej, bo to jest sama przyjemność, tak? Czasami raz w roku tylko je się taką potrawę, jak chociażby susz, czy kulebiak, czy inne tego typu potrawy, których po prostu się normalnie nie robi, no bo jeśli pierogi z kapustą i grzybami, czy krokiety, no to owszem robimy, ale niektórych potraw się nie robi. Oczywiście tradycyjnie barszczyk, zupa grzybowa, ciasta, śledzi u mnie troszkę jest mało, dlatego że raczej nie mam zwolenników wśród śledzi swojej rodziny, więc to jest tak symbolicznie, żeby po prostu to zaznaczyć. Oczywiście ryby smażone, rolada ze szpinakiem i łososiem. No rzeczywiście tego jest sporo. Szczerze mówiąc, no to niektórzy też zahaczają o dwie wigilie, więc później siedzimy tak przy tym stole objedzeni jak bąki przysłowiowe. I ta pasterka jest takim zbawieniem, że przyjdziemy po prostu, ale często jest tak, że to też wspominam i to też odbywa się teraz, że wracamy po pasterce i rozgrzewamy jedzenie, które jedliśmy jakieś kilka godzin wcześniej. Notabene jak są święta i rzeczywiście są te mięsiwa, już zasiadamy do tych stołów, to też wracam do kapusty z grochem zawsze i rozgrzewa się często, bo każdy mi się pyta, zostało ci się jeszcze coś wczorajszej wigilii, no to rozgrzewamy jeszcze na święta te potrawy, które się zostały. Czyli jednak wracamy cały czas do tych posiłków wigilijnych, bo one są jednak no, niespotykane, tak? Niektóre robi się naprawdę tylko raz w roku, więc stąd może są tak wyczekiwane. No cóż, no oczywiście jeden dzień świąt jest spędzany u nas w domu, a drugi dzień świąt zawsze w urodziny w innym miejscu. Zmieniamy się w różnych domach, żeby też dzielić się, żeby nie było zawsze w tym samym. Więc no, to tak przede wszystkim jakby mnie się kojarzą święta rodzinnie i ta atmosfera jest cały czas kultywowana i staram się to dalej przenosić w życie. Moja babcia ma już 87 lat. Chciałabym, żeby żyła jak najdłużej, żeby ta atmosfera właśnie pozostała rodzinna, żebyśmy spędzali tą w jak największej atmosferze rodzinnej. No, fakt, że brakuje już moich rodziców, no to rzeczywiście jest taki moment, kiedy ta łezka w oku się czasami zakręci. Rzeczywiście ja też zawsze przed Wigilią, nie zawsze w Wigilię, teraz jest weekend poprzedzający Wigilię, więc zapewne w niedzielę też zawsze odwiedzam groby swoich najbliższych, żeby też zapalić tą świeczkę i pamiętać też i wspomnieć o tych, których już przy naszym stole nie ma. Oczywiście miejsce dla wędrownika jest zawsze puste przy stole wigilijnym, tak jak zawsze. Panie Arturze. My też spędzamy Wigilię w gronie rodziny, natomiast różnica jest taka, że kiedyś nie było takiej możliwości jak w tej chwili, że teraz na przykład z moimi dziećmi, które są za granicą, składamy sobie życzenia za pomocą telekonferencji Messengera. To jest ta różnica. Jeśli chodzi o potrawy, to nasza Wigilia zawsze jest tradycyjna. Natomiast mamy jeden zwyczaj, który kultywuję odkąd ukończyłem 7 lat. Od tamtej pory zawsze, i to była moja wyłączna domena, przygotowuję uszka i pierogi z kapustą i grzybami. To wow. Tylko ja z całej rodziny. No piękne. Ma pan na to jakiś specjalny swój przepis tajemniczy? Mam. Ale nie zdradzi pan. Nie. A co oprócz uszek się pojawia? Przez cały rok nigdy nie dotykam się do kuchni, natomiast w Wigilię to, co powiedziałem, uszka i pierogi z kapustą i grzybami. Poza tym tradycyjnie z kapusta z grochem, makaron z makiem na słodko. Co jeszcze? Karp musi być, śledzik, zupa grzybowa z suszonych grzybów. No i jeszcze szereg innych potraw tradycyjnych. Mhm. Także tradycyjnie
bez mięska. Mięska dopiero pierwszy dzień świąt. Wigilia jest postna. Da się zrobić 12 dań. Nie potrzeba używać mięsa. Cieszę się bardzo, bo to oznacza, że te tradycje nasze polskie jednak nie zaginęły i pewnie nie zaginą, skoro tak wszyscy chcemy je kultywować. A ponieważ, tak jak wspomniałam, widzimy i słyszymy się ostatni raz przed świętami w tym roku, to chciałabym, żebyście Państwo złożyli życzenia płocczanom od siebie po kolei, Pani Bartosz. Więc na święta wszystkim płocczanom życzę dużo zdrowia, pomyślności, przede wszystkim radości z tego, że żyjemy w tak pięknym mieście i żeby nasze miasto dalej było ważną częścią Polski i żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy byli bogatsi, zdrowi. Radnym życzę mniej kłótni i wspólnego języka, panu prezydentowi zadowolenia z budżetu, który będzie i realizacji tych pomysłów, które ma sobie założone w głowie i razem z Radą Miasta, żeby je realizował. Słuchaczom ciekawych audycji wszystkiego dobrego życzę. Ja może korzystając tutaj z okazji, bo jestem też, tak się składa, że jestem również przewodniczącą Rady Osiedla Łukasiewicza i właśnie zapraszam Państwa serdecznie dziś na takie spotkanie wigilijne dla mieszkańców, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w dawnym budynku Gimnazjum nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi 4. Będzie tam wiele atrakcji czekało dla dzieci, jak i również dla dorosłych. Wystąpi chór Machowianki Minstrel pod kierunkiem pana Stanisława Gałczyńskiego. Będą również taka zagroda z prawdziwymi zwierzątkami, jak kuski, owieczki, króliki. Serdecznie osoby chętne, zainteresowane serdecznie zapraszam. Jeszcze chciałam dodać, że podczas tego eventu będzie trwał kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez dzieci z klas specjalnych, integracyjnych właśnie ze szkoły podstawowej nr 3, a dochód ze sprzedaży ozdób choinkowych będzie przeznaczony na szkołę zieloną właśnie dla tych dzieci z klas integracyjnych i specjalnych. A korzystając tutaj chciałam Państwu złożyć w tym wyjątkowym czasie zdrowych, pogodnych, rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku w 2019. Pani Wiola. Mieszkańcom, wszystkim płocczanom życzę przede wszystkim zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu każdego dnia, spędzenia tych najbliższych rodzinnych świąt Bożego Narodzenia w ciepłej atmosferze, wzajemnej życzliwości, a na nowy 2019 rok życzę wszystkim Państwu spełnienia planów, realizacji zamierzeń, z sukcesem oczywiście i wszelkiego dobra, życzliwości przede wszystkim w otaczającym Państwa osobach, w otaczających Państwa osobach, zrozumienia i w pełni satysfakcji z tego, co Państwo robicie i zamierzacie zrealizować. Natomiast korzystając również z okazji, jeśli mówimy o rodzinnych świętach, ja zapraszam wszystkich Państwa na wspólne spacery po zmroku, odwiedzając Płockie Ogrody Światła na Płockich Tumach. Zapraszam do tych spacerów do 6 stycznia włącznie. Płockie Ogrody Światła, PKN Orlen. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Panie Arturze. A ja życzę Państwu w tym czasie bożonarodzeniowo-noworocznym przede wszystkim oddechu od codziennych trosk, a przede wszystkim też zdrowia oczywiście, abyśmy mogli spędzić święta w sympatycznej atmosferze. I czegoż jeszcze na przyszły rok spełnienia wszelkich marzeń, planów, dobrego humoru jak najwięcej. A korzystając z okazji, że jestem przy mikrofonie, zapraszam Państwa jutro w niedzielę na Wigilię przed ratuszem o godzinie 17. To ja również zapraszam na te wszystkie wydarzenia. Państwu życzę, żeby te wszystkie życzenia się spełniły. I bardzo dziękuję za podzielenie się z nami, z słuchaczami, z czytelnikami, swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, które są bardzo piękne i życzę Państwu wspaniałych, cudownych świąt.
oraz świetnej zabawy na Sylwestra, który też już niedługo. A my spotykamy się w nowym roku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.